Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym, 71. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony witam was Paweł Dębowski, a z drugiej strony z uśmiechem na twarzy, jak zawsze wasz wierny samuraj, kłania się w pas Mariusz Borkowski. It's a me, Mario! A ja jak zwykle przypominam i zachęcam do tego, żeby nas subskrybować w aplikacjach podcastowych, a także na naszym YouTubie. Zachęcamy do subskrybowania, uderzenia w dzwoneczek. No i jeśli możecie, wspierajcie nas również na... Boże, jak to się nazywa? Ko-fi? No jak to? No ty powiedz najlepiej, bo przecież do ciebie spływa ta kawa z Kolumbii, z Afryki, z innych miejsc. Do mnie żadna kasa, ani kawa nigdy nie przychodzi. A ta z automatu? Tym bardziej nie. Dobrze, no niech ci będzie. No dobrze, Mariusz, dzisiaj mamy bardzo szczególny temat, tak, ja... bo przyznaję szczerze, zawsze jak rozmawiamy, to mówimy o jakimś konkretnym temacie związanym z muzyką, albo jakiejś serii gier, ale chyba nigdy w tej serii nie mieliśmy odcinka poświęcony jednemu instrumentowi. Popraw mnie. Chyba nigdy. Instrumentowi nie. Pierwszy raz nam się zdarzyło, że nagrywamy. W sumie powinniśmy tą specjalistę dzisiaj chyba zaprosić od tego instrumentu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, chociaż już tytuł pewnie zdradzi to. Ale ja jestem naprawdę bardzo pozytywnie nastawiony do tej dzisiejszej rozmowy, bo jak zaproponował Paweł, no słuchaj, musimy o tym w końcu porozmawiać, bo zdarzyło nam się niejednokrotnie w ostatnich odcinkach rozmawiać o tym instrumencie. Znaczy to jest temat, który tak koła mi się w głowie już od dłuższego czasu, jeszcze zanim w ogóle podcast powstał. I szukałem takiego momentu, takiej chwili, kiedy mógłbym o tym powiedzieć, o tym wspomnieć. I chyba myślę, że to jest taki czas, bo to już zbierałem się, już szykują się wakacje. A przed nami, no nie wiem, jeszcze chyba ze 2-3 odcinki i sami będziemy mieli wolne. No, kto będzie miał wolne, to będzie miał wolne. Jakieś tam wakacyjne odcinki pewnie nagramy, ale nie w dłuższym troszeczkę odstępie między sobą. Tak. No, czyli prędzej czy później trzeba było zrobić takie częściowo luźniejsze tematy i myślę, że to już jest taki, myślę, idealny moment. No okej, zanim dojdziemy do tego tematu głównego, muszę tradycyjnie zadać pytanie, co u ciebie słychać? I no ja cały czas, jak pewnie wiesz, albo osoby, które nas śledzą na Twitterze i tutaj też zachęcamy do śledzenia Pawła i też jakby moją skromną osobę, jeżeli chcecie troszeczkę wiedzieć więcej o muzyce do gier, to zachęcamy was do tego. A w moje ręce trafił kolejny album Square Enix Chips 2 i to tak prawdę mówiąc bardzo długo na niego polowałem. Tutaj ogromna lista jest artystów, którzy zajęły się te osoby aranżacjami. Tutaj mamy na myśli SSS, Pocomeko, Higi Driver, Boka Naneci, Hidakazu Tanaka, Saitone, Narezun, Klepcraft, Hali Keiko, Keina Mori, Takeshi Yanamura, Sexy Synthesizer i Smile Air. No i powiem ci, Pawle, że uwielbiam wracać do chipsów, a dokładnie do takich albumów utrzymanych w stylistyce chiptune. No jednym z takich jakby wydawnictw obecnie jest Square Enix Chips 2, który mimo, że jakby miał swoją premierę ponad 10 lat temu, to jakby w dalszym ciągu czaruje mnie melodiami z takich gier jak Final Fantasy Tactics, Wagon Story, Parasite Eve, Chrono Cross, Xenogears oraz wiele, wiele innych utworów, jakie można usłyszeć na tym wydawnictwie. No dlatego jeżeli ktoś z was, drogie słuchaczki, słuchacze oraz widzowie szuka trywialnych 8-16-minutowych bitowych dźwięków konsol, no to ten album jest zdecydowanie dla was. No ja uwielbiam takie klimaty. Z kolei jeżeli chodzi o drugą pozycję, no to Dead Island 2, Original Soundtrack w wykonaniu autorstwa Luciano Rossiego, Nika Hilla, Ryana Williamsa, Rosa Trengenza, Simona Jamesa, Konstantinosa Popa i This Mother...
i tutaj, że tak powiem, sygnał. A my tak po wielu chyba perturbacjach gra Dead Island, no nareszcie chyba się doczekała tej kontynuacji, pomimo jakby takiego zdystansowanego nastawienia ze strony zarówno osób grających i też samej prasy, no produkcja no chyba została ciepło jednak mimo wszystko przyjęta. No, ale... Znaczy to jest taki typowy slasher, to nie jest... To nie tam nie ma fabuły, tam powiedzmy sobie szczerze, to tam nie chodzi o fabuły. Nie ma tam fabuły. Tam nie ma, tam masz chodzi uderzyć albo uciekać, no i tak jest. Dokładnie. No a jeżeli chodzi, tyczy się samej tej oprawy dźwiękowej, no to jest taki przykład soundtracku, który nie stara się nikogo naśladować, ani nie być kontrowersyjny, no jest po prostu bezpieczny, jakby bez żadnych takich szaleń, ani zbędnych eksperymentów. Bardzo dużo tutaj elektroniki słychać, na czasem nawet takiej agresywnej, no, a momentami to wszystko jest takie polane w sosie delikatnych ambientów, momentami gdzieś pojawiają się instrumenty organiczne, nie chcę użyć słowa orkiestry, ale takie powiedzmy instrumentalne motywy można usłyszeć. Tak więc jeżeli ktoś szuka jakiegoś takiego powiedzmy trochę odcięcia się od tego wszystkiego, co dotychczas się pojawiło w tym roku, jeżeli chodzi o albumy, chciałby usłyszeć coś bardziej bezpiecznego, no to myślę, że to jest pozycja dla tej osoby, no a kto już grał w samą grę, no to pewnie wraca do tego albumu. Paweł, no ja się muszę zapytać, no czy Yakuza była? Czy leciała? Nie było. Jak to nie było? Nie była. No nie wytłumacz była. Się, co ty ostatnio słuchałeś? Wszystko, co miałem z Yakuza przesłuchać, przesłuchałem. Przesłuchałeś już wszystko? No nie, no i co ja teraz zrobię? Już teraz nie mogę wypytywać ciebie o Yakuza w takim... Ja teraz tylko mogę czekać na przyszły rok, dopiero jak będzie kolejna część. O, ale super, to ja już zacieram mroczki i co każdy odcinek będę ciebie męczył. I każdy, codziennie. A ja trochę sobie przeanalizowałem swój czas odpoczynku i czas pracy i w końcu mogłem... Ja będę powiedzieć, troszkę przearanżować ten czas i dzięki temu mam go trochę więcej na słuchanie muzyki, dzięki czemu mogłem mocno przesłuchać dużo zaległych rzeczy. Nie było tego aż tak dużo, inaczej, było dużo zaległości, ale nie było ich aż tak tyle, żebym mógł je polecać. Wiesz, przesłuchałem na przykład soundtrack do Pizza Tower, który jest takim duchowym spadkobiercą Wario Land, tak chyba mogę powiedzieć. O grze wspominałem, że jest naprawdę bardzo fajna i jak najbardziej polecam. Ale soundtrack, kurczę, powiem ci szczerze, no nie wgniótł mnie w ziemię. Znaczy może to jest kwestia tego, że słucha się go w samej grze, ale poza grą no, to nie jest coś, co jakoś mocno mnie wbiło w ziemię. Z drugiej strony, słuchaj, to jest dla mnie największe zaskoczenie, że pojawiła się muzyka z gry Red Steel. Czy wiesz, co to jest Red Steel? Proszę ciebie, chyba jeden z tytułów, dla których warto było posiadać Wii. O Jezus, tak, jak najbardziej. To był jeden z najfajniejszych tytułów. Jeśli ktoś, nie wiem, nie grał w Shadowruna nigdy, ale miał tylko u siebie konsolę Nintendo, no to Red Steel to był taki jeden, nie wiem, top 10 najfajniejszych gier, jakie powstało i żeby było zabawniej, za produkcję zabrało się Ubisoft Paris, nie? To jest dla mnie... dosyć znaczące, bo Ubisoft ostatnio no, nie ma dobrej pasy, przynajmniej z mojej perspektywy, także to jest dla mnie duże zaskoczenie. I soundtrack pojawił się w tym roku, dosłownie w tym miesiącu, między innymi na Spotify, w końcu mogłem sobie go posłuchać. I masz takie połączenie muzyki japońskiej, orientalnej z takim rockiem i nie wiem, mocno to zażera, zwłaszcza podczas gry, ale poza nią także prezentuje się całkiem nieźle. Co mnie akurat też zaskoczyło, kto jest autorem soundtracku. Myślisz sobie, że to będzie jakiś japoński kompozytor, a tu nie. Tu się okazuje, że autorem jest Tom Salta, który niektórym może się kojarzyć z takimi produkcjami jak Tom Clancy's Ghost Recon czy Hawks. Ktoś pamięta Tom Clancy's Hawks? Albo nawet ostatnio Deadloop, tak?
ubiegłoroczny, dokładnie. Chyba bodajże. Dokładnie. Ubiegłoroczny Deadloop, także taka postać bym powiedział. Nie, przepraszam, Deadloop jakieś niespełne dwa lata temu wydało się, poprawka, tak. Tak, 2021, tak, dokładnie. Także, no, można powiedzieć, postać, która, kurczę, nie wygląda na taką, która mogłaby taką muzykę stworzyć, ale, kurczę, udało mu się. To jest naprawdę duże propsy. Nie jest to może jakieś wielkie dzieło sztuki, takie, które, nie wiem, zbiłoby się na jakieś panteony najlepszej muzyki do gier ever, ale naprawdę warte przesłuchania. Jeśli chodzi o muzykę do gier, to jeszcze jedną polecajkę mam. Planet of Lana. To jest tytuł, który... Okej, historia jest taka. To jest taki tytuł, który został zapowiedziany na jakiejś prezentacji Xboxa. Jeśli dobrze pamiętam. Jaka albo gra nie Xboxa, była zapowiedziana na prezentacji Xboxa, no, i no, wiemy jaka jest historia. I wiemy jak wyszło. Ale właśnie to jest dziwne, bo jak oglądacie sobie prezentację PlayStation czy Xboxa, no to macie przed oczami jakieś duże, takie głośne, takie mega potężne, szybkie tytuły. Tymczasem Planet of Lana to jest taki puzzle platformer, coś a la Limbo, albo... Inside. Na przykład. Inside, tak, dokładnie. Ale z taką otoczką a la filmy Studia Ghibli. I muzyka brzmi rzeczywiście jakby takie połączenie filmów Studia Ghibli, trochę The Legend of Zelda, ale takie, wiesz, Wind Waker, bliżej Wind Waker i Breath of the Wild. Czyli jest taki heartwarming miejscami, znaczy potężna część tego soundtracku jest taka bardzo bardzo a la Studio Ghibli, czyli jest taka właśnie heartwarming, a są takie również niepokojące momenty, naprawdę bardzo bardzo przyjemne nutki, i autorem tego soundtracku, co jest dla mnie dużym zaskoczeniem, jest Takeshi Furukawa. Tak, i powiem tak, że jak ja pierwszy raz zobaczyłem, dosłownie wcięcie tylko zrobię, wybacz, ci teraz przeszkodziłem, ale ja miałem takie wrażenie, jak ja pierwszy raz zobaczyłem i usłyszałem pierwsze dźwięki i dopiero później gdzieś to zostało potwierdzone, że Furukawa robi muzykę. No pierwsza w ogóle sama postać wygląda troszeczkę jak, przypominam momentami jak z gry The Last Guardian. Tak, i ja powiedziałem, tak. Okej. Takie déjà vu małe tutaj mam. I ja nie chcę nic teraz mówić o muzyce, bo ja muzykę raptem dwa utwory usłyszałem, tak więc moja opinia jest taka bardzo zdawkowa, natomiast chciałbym usłyszeć twoją opinię teraz. Moja opinia jest taka, że to jest prawdą to, co ty mówisz, że jak patrzysz na tę postać, na głównego bohatera, no to masz takie wspomnienie a la właśnie The Last Guardian. Żeby było zabawniej, tam chyba Furukawa coś takiego powiedział, że jak zobaczył artworki z tej gry, to momentalnie powiedział twórcom gry, że chce do nich skomponować muzykę, więc... Jeśli chodzi o soundtrack, to mogę w zasadzie tylko potwierdzić. To jest, masz takie momenty, ale właśnie Studio Ghibli, gdzie masz takie wesołe, takie wesołe utwory, takie żywotne, które kojarzą ci się właśnie z takim światem. Sielankowe, gdzie... można by powiedzieć. O, dokładnie, takie sielankowe, takie melancholijne bym również powiedział. Ja bym... Nie? Są oczywiście takie momenty, kiedy no, wiesz, walczysz tam z tymi robotami, czy co to jest, czy to wielkie pająki, i robi się groźnie, ale zdecydowana większość tego soundtracku, no, to jest właśnie taka melancholia, taka radość, trochę dziecięca, no może trochę więcej niż dziecięca, ja bym, może taka nastoletnia. Ja bym tutaj, ale... tak jak powiedziałem, śmiałbym nawet powiedzieć, że mimo tego, że to są dwa utwory, jakie ja usłyszałem, bo są to już jest dostępne i zachęcamy do przesłuchania ścieżki dźwiękowej, to mi mocno przypomina The Last Guardian. Nie wiem, czy ty miałeś takie też wrażenie, jak słuchałeś tego soundtracku. Taki Last Guardian, ale w takiej wersji kieszonkowej? Może w ten sposób? Miniaturowy. Bo Last Guardian, dokładnie. Bo Last Guardian mimo wszystko jest dużą produkcją i soundtrack też jest, no, po części monumentalny.
Natomiast Planet of Lana, no to widać ewidentnie, że to jest takie The Last Guardian, ale właśnie taka wersja bardzo przenośna. Taka, nie chcę powiedzieć minimalistyczna, bo minimalistyczna to tak mi się kojarzy, no nie wiem, że zostały użyte, nie wiem, dwa instrumenty i do widzenia. Naprawdę, ten soundtrack powstał z użyciem serca dosłownie, tak? Włożono w niego mnóstwo serca i to słychać. Okej. Chcesz to zagrać w grę. Na razie króciutka tylko widziałem gameplay. Na 5 godzin, bo nasz kolega z redakcji, dokładnie, którego pozdrawiamy, Marcina Maślankę, a skończył niespełna 5 godzin, więc to jest bardzo króciutki tytuł. Tak, ale na szczęście i widać to i słychać, że soundtrack jest scalony z oprawą graficzną. Naprawdę pasuje jedno i drugie to do siebie i to ewidentnie widać. Okej, jeszcze jedna taka polecajka, jeszcze poza grami w końcu mogłem przesłuchać singiel od zespołu Skandal, japońskiego zespołu, o którym kiedyś wspominałem. Line of Sight, to są dwa utwory, tytułowy Line of Sight i Vision. I po raz kolejny Skandal pokazał, że kurczę, robią dobrą robotę w tym, co robią. I powiem ci to tak, jeśli chodzi o jakiekolwiek zespoły rockowe, no to widzę, że one się w jakiś, wiesz, zmieniają się w ciągu lat, no nie? Tam zmieniają repertuar, trochę dźwięki inne wydają w swoich utworach i nie, te zmiany są na lepsze, gorsze. Ale mam takie wrażenie, że Skandal idzie cały czas takim solidnym, obranym przez siebie kierunku. Ewoluuje, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Bo ja Skandal po raz pierwszy usłyszałem w Full Metal Alchemist Brotherhood. One tam zrobiły muzykę do intro i outro serii. I jestem z tym zespołem już od tamtego czasu. I zorientowałem się, że ten zespół za 3 chyba lata, jeśli dobrze pamiętam, tak, za 3 lata będzie obchodzić 20-lecie. No proszę. Sporąbane. Zespół powstał w 2006 roku. Jego autorki mają ponad już 30 lat, a nadal brzmią i grają, jakby miały po te 15-16. To jest porąbane. One w ogóle się nie starzeją. Coś się nie udało. Ale no, dzięki temu jakość tej muzyki, którą wykonują, jest cały czas ta sama, czyli wysoka i mam wrażenie, że z każdym albumem, z każdym singielem jest coraz wyższa. Nie sądziłem, że jest możliwa taka transformacja, ale jednak przepraszam, myliłem się, jednak jest to możliwe. Mariusz, słuchaj, zadam ci takie pytanie wprost. Liczę na twoją bardzo szybką odpowiedź. Boże, powiedz, o czym dzisiaj rozmawiamy, o jakim instrumencie, może byś... Nie, nie ma tak. Temat będzie zawarty... inaczej, nazwę instrumenty zawrę w tym pytaniu. Ja liczę na twoją bardzo szybką odpowiedź. O nie. Mariusz, z czym kojarzy ci się akordeon? Pierwsza myśl, jaka mi przychodzi do głowy, szczerze, ale masz na myśli z innym instrumentem, czy chodzi ci o dźwięk ogólnie? Dźwięk, może jakieś wydarzenie, whatever. Taka pierwsza rzecz, taka pierwsza myśl. Pierwsza myśl mi się zawsze akordeon kojarzy z organami kościelnymi tutaj. Nie wiem czemu. O kurde. Może dlatego, że uważam, że akordeon to jest taka miniaturowa wersja organów, no po części gdzieś w tym jest prawda, tak? No bo jeżeli patrzymy na to, jak jest zbudowany i przez to, że napompowujemy powietrze, tak, do akordeonu, bardziej chodzi o... Zapomniałem jak się nazywa... Mech chyba? Chyba się nazywa? Nie. Zapomniałem, jak się nazywa między tymi dwoma. No, nie jesteśmy tutaj z Pawłem muzykologami, tak? Więc możemy tylko opierać się na tej wiedzy, która nas... którą posiadamy, albo którą nabyliśmy poprzez przygotowanie się do tego dzisiejszego tematu. Tak, miech, dobrze pamiętałem. Że do tego przez ten miech, czyli to, co dzieli element te klawiszowe, tak? No bo też jest bardzo dużo różnych
rodzajek akordeonu. Ale jakby nie wchodząc teraz w dygresję, bo pewnie jeszcze z Pawłem będziemy rozmawiali o tych różnych rodzajach i może jakiejś historii trochę akordeonu, to pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi na myśl, no to organy. Z tym mi się kojarzą. Kojarzą mi się z takim... Ojeju, aż to teraz zabrzmi trochę romantycznie, ale z dźwiękiem powietrza. Kościelnym. Aha. Z dźwiękiem powietrza, takim łagodnym, przyjaznym. No, ja wiem, ktoś powie, Boże, jak mu się może akordeon z czymś przyjaznym kojarzyć, bo akordeon ma naprawdę bardzo specyficzne brzmienie. Albo lubisz go, albo nie lubisz. To taka, znaczy, taka... Ty konkretnie poleciałeś, jeśli chodzi o odpowiedź, bo chciałem bardzo króciutko, a się jak zwykle... No ja niestety taki jestem. No, nic ty tak już niestety jesteś. Nie zmienię się. Tak? Ale i tak twoja odpowiedź mnie trochę zaskoczyła, no. Bo mam wrażenie, że kiedy ludzi pytam o akordeon i myślę, że gdyby ktoś mnie o to zapytał, no. To takie moje pierwsze skojarzenie to są Cyganie w Warszawie. O nie, ja wiedziałem, że to poruszysz. Którzy wchodzą... Za każdym razem musisz to powiedzieć. Którzy wchodzą do tramwaju i oczywiście grają jakieś powojenne szlagiery i tyle. Ja ci kiedyś na złość zrobię, że jak będziesz miał kiedyś ten ślub swój, to ja... Nie, ja poproszę, naprawdę mam znajomych akordeonistów i poproszę, żeby ci Zeldy temat na ślubie zagrał. O! Żeby żebyś ten wizerunek w końcu zmienił. Żeby ci się już nie kojarzyło. Ale ja się nie dziwię, bo my tak naprawdę chcemy dzisiaj troszkę odczarować ten instrument. Bo rzeczywiście są raczej takie, w większości takie negatywne skojarzenia z tym instrumentem. On się kojarzy z takim, no właśnie z tym, co powiedziałem, z tymi cyganami, którzy grają te powojenne szlagiery. Ale żeby było jasne, w Polsce nie jest popularny akordeon, żeby było zabawne. W ogóle nie jest popularny, w ogóle nie jest popularny, w ogóle ma takie jakieś... nie wiem, negatywne konotacje. Tak się kojarzy z tym, że to nie jest popularny instrument, że on się bardziej kojarzy ze starymi ludźmi i tak dalej. Nie, bo wiesz, kojarzy się, jak zapytasz... kojarzy się z przedwojennymi albo powojennymi czasami, kiedy osoby na akordeonie, bo to jest dosyć instrument bardzo łatwy w opanowaniu, a zależy oczywiście o której wersji teraz mówimy akordeonu. Ale jest łatwy w opanowaniu i przez to dużo osób chodziło na te wszystkie, powiedzmy, miejsca, gdzie ludzie zamieszkiwali i oni grali na akordeonie i później ludzie rzucali monetami. Tak, no ale właśnie z tym się głównie kojarzy, no nie? Ale jak zapytasz, nie wiem, jakiegoś młodego człowieka, który chciałby kiedyś, nie wiem, być w zespole muzycznym i zapytasz się go, na jakim instrumencie chciałby grać, no to raczej nie powie akordeon, raczej powie, że chciałby na gitarze, albo jeszcze lepiej gitarze elektrycznej. Może fortepian? Może skrzypce? Ale kurczę, chyba nikt nie chciałby powiedzieć, że akordeon. A ja też chciałem, ja jeszcze tylko taką jedną rzecz dopowiedziałem. Dlaczego ja też powiedziałem o tym powietrzu i dlaczego powiedziałem o tym, że mi się kojarzy w ogóle z takim ciepłym dźwiękiem powietrza? No bo jakby nie patrzeć, on... troszeczkę należy do tych takich, to się mówi w języku muzykologicznym, idiofonów dętych. No a idiofony, czy tam na przykład aerofony, no to jest taka grupa instrumentów muzycznych, która jakby nawiązuje do tych wszystkich instrumentów pokroju klarnet, saksofon, obój na przykład, czy rożek angielski, fagot na przykład. Dlatego on tak jest bardzo mocno jakby kojarzony trochę z tym, bo jakby dźwięki wydajemy poprzez to napompowanie tego powietrza a do tego miecha, no i dzięki temu wydobywamy później te... Mam nadzieję, że nie oberwie mi się od któregoś z muzykologów, ale tak pokrótce, w skrócie, więcej jakby tutaj odsyłamy już później do jakichś specjalistycznych stron, jakby ktoś chciał więcej, albo książek, albo słowników. W ogóle tak w zasadzie ja polecam, żeby ludzie sobie przesłuchali, jak brzmi akordeon na konkretny rodzaj akordeonów. Jest tak. Mnóstwo rodzajów akordeonów, o których dzisiaj też pewnie będziemy przytaczając niektóre utwory,
Będziemy też o nich rozmawiać. No ale dobra, bo tak, wiesz, rozmawiamy, a z czym tobie się... Aha, ty już powiedziałeś, że jest okej, okay, dobra. Ja już powiedziałem. Kulturalnie. Bardzo, bardzo nisza, bardzo duża nisza. Taka, mówię, na raczej negatywne skojarzenia. Jak patrzę również po forach, to też mówią, że muzyka akordeonowa nie jest dobra, nie jest fajna. Ja się tak zastanawiałem właśnie, dlaczego... No i głównie winą jest sam akordeon, który no, nie kojarzy się z czymś, co jest fajnym tak naprawdę. Raczej kojarzy się z takimi, no nie wiem, z takim Oktoberfestem też mi się kojarzy, nie? Że pojawia się tam no, typ z tyrolką ale i ja gra się akordeonie. Nie dziwię, bo jak popatrzeć trochę na historię akordeonu, no to po części ona jest podzielona na kilka takich powiedzmy momentów. Bo częściowo wywodzi się z Chin element, tak. Ale jakby nie jest to, nie, on wtedy nie powstał, wiadomo, ten akordeon. Znaczy to była chyba wtedy tam harmonika ustna, tak, się tak. Pamiętam, na to początku. To był taki zalążek, początek tego wszystkiego. Później się datuje na XVII wiek, kiedy jeden z budowniczych fortepianów właśnie jakby zbudował taki instrument o nazwie Aulina i to był taki instrument z klawiaturą, który obejmował tam bodajże chyba 3 oktawy, tak? Które się znajdowały w dwa miechy, tak? O których cały czas rozmawiałeś, ale prawda jest taka, że dopiero takim chyba decydującym momentem no to był budowniczy jakby z Niemiec, tak? Który jakby zapoczątkował pierwszy chyba wizerunek tego akordeonu, a to jeszcze dodatkowo później w Austrii, w Wiedniu, tak więc jakby się nie pomyliły, że to bardzo się mocno ten instrument wywodzi z tamtych rejonów. I to jest początek XIX wieku. Tak, początek, coś, albo końcówka XVIII, początek tak, XIX wieku. No. To on tak, jest dosyć młodym instrumentem, to nie jest jakiś stary, to jest ciekawostka, tak? No ale dla dzisiejszego człowieka jest to ono stary. Tak, no tak, mimo wszystko to są dwie setki lat, to jednak jest no mam dużo. Nadzieję, że dużo głupot nie opowiedzieliśmy dzisiaj o tym akordeonie, że nam się nie oberwie. Wszyscy nam wybaczą, muszą wybaczyć, ale no właśnie, dlaczego my tyle czasu poświęcamy akordeonowi? Ponieważ, i to ludzi może zaskoczyć, akordeon jest słyszalny w muzyce z gier. Ale bardzo mocno jest, bardzo mocno mimo że... Mimo, że na pierwszy rzut ucha mało kto zwraca na to uwagę. Ja przyznaję, że takim motorem napędowym dla mnie, coś co sprawiło, że chciałem o tym akordeonie wspomnieć w naszym podcaście, jest seria Professor Layton na Nintendo DS i 3DS, gdzie ten akordeon jest no, tym wiodącym instrumentem, tak. Wiodącym, który jest dostępny w każdej części. Wiecie, tak jak mówiłem, ja mam to skojarzenie z tymi tam około wojennymi szlagierami i ten akordeon nie brzmiał dla mnie jakoś tak fajnie, ale później odpaliłem sobie jako dzieciak Profesora Laytona, posłuchałem sobie soundtracku, przepraszam, i powiedziałem sobie, kurczę, to naprawdę bardzo fajnie brzmi. Ale ty wiesz, bardzo mocno też... Czegoś takiego nigdy... Chcę, że ci wchodzę zdań, ty bardzo mocno wybiegłeś, bo mówisz o Profesorze Laytonie, a Profesor Layton to są gry, które pojawiły się już w 2000 którymś tam roku, już teraz nie jestem w stanie pamiętać, bo to były czasy Nintendo DS-a, czyli to jest chyba nawet strzelam 2008 chyba, albo 2009, któraś z tych pierwszych... Trochę wcześniej. Wcześniej, bo się zastanawiam, kiedy Nintendo DS pojawił. Teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale ja myślę, że on się jeszcze o wiele... Znaczy, inaczej, będziemy o tym rozmawiać. On się o wiele wcześniej pojawił, natomiast nie brzmiał jak akordeon, a jakby pomysłem kompozytorów albo kompozytorek było to, żeby jakby te ograniczenia, jakie były od strony konsol albo sprzętu, no to niektóre utwory w tych japońskich produkcjach jakby wydobywały z siebie taki dźwięk, który imitował dźwięk akordeonu. Gdzie, że ktoś trochę nie słyszał wcześniej, jak akordeon brzmi, to nie był w stanie nawet
nie był w stanie nawet się zorientować. Ja myślę, że takim szybkim przykładem tylko zarzucę, bo nie chcę jakby przechodzić zaraz na sam koniec tematu naszego kolejnego dzisiaj, czyli na przykład takim dobrym przykładem dla mnie był utwór The Legend of Zelda Ocarina of Time i to był, jak on się ten... Wiem, o którym ci chodzi. Song of Storms. Teraz. Song of Storm, dokładnie. Tam był dźwięk, który jest akordeonem, ale nie brzmi jak akordeon. To znaczy, jeżeli znasz, jak kojarzysz mniej więcej, jak brzmi akordeon, to jesteś w stanie... Dźwięki, sobie, tak. Jesteś w stanie... Dokładnie, po prostu kojarzysz dźwięk. Jesteś w stanie sobie skojarzyć, dokładnie. Ale ja bym poleciał jeszcze innym przykładem, gdzie te, i to jeszcze chodzi o konsolę, gdzie te ograniczenia były jeszcze większe. I jest na przykład Guardia Millennium Falls Fair z Chrono Triggera. Oj tak. Ten akordeon też gdzieś tam, gdzieś tam działa. No nie tylko właśnie, nie miałeś nigdy takiej świadomości, że to jest akordeon. On tam po prostu jest, dokładnie. Nie było czegoś takiego. Racja. A jakby nie patrzeć, jak tak zrobiliśmy sobie potężnie research, to ten akordeon, tak jak właśnie wspomniałeś, on naprawdę występuje w tych grach i brzmi naprawdę, no naprawdę świetnie, naprawdę niesamowicie. To są właśnie takie utwory, wiesz, gdybym zrobił playlistę z tych utworów, no to ja bym ją po prostu nazwał Odczarujmy akordeon. Ale wiesz, i wrzucił na Spotify i macie, słuchajcie. Ale wiesz, mi się wydaje, że bo trzeba pamiętać, trzeba się też zastanowić, dlaczego tak często był używany, a tutaj szczególnie trzeba powiedzieć szczerze, że w japońskich produkcjach bardzo mocno, ale to też wynikało z tego, że Japończycy byli zakochani w zachodnich brzmieniach, tak? I jednym z takich brzmień był akordeon, który dla był zupełnie jakby taką totalną nowością z kosmosu, że jak taki instrument może wydawać z siebie taką różnorodne brzmienie. No i tu właśnie też jest takie pytanie, jakby skąd ta wszechstronność tego instrumentu, no jakby przede wszystkim tego instrumentu to jest ta różnorodność brzmieniowa, tak? Ona jest ogromnym atutem akordeonu, tak? No bo jakby też popatrzę znowu od strony takiej muzykologicznej, on posiada po kilka chórów, tak? Zarówno jakby po stronie melodycznej, jak i basowej. Czyli to są takie, jest naprawdę bardzo daje wszechstronne możliwości ten instrument. I on jakby z reguły ma ich 4 lub nawet 5 z każdej ze stron, tak? To jest naprawdę bardzo, bardzo duże możliwości daje akordeon. No i plus jeszcze jest taki, że ja to mówię na zupełnie szczerze, gdyby zagrać jakąś daną melodię tylko i wyłącznie na akordeonie, naprawdę mocno by to chwyciło. Mógłbyś tam dodać jakieś drobne inne instrumenty, ale gdyby sam akordeon użyć do zagrania muzyki czy całego soundtracku, jest to zdecydowanie możliwe. Tak samo jak gdybyś zagrał samą muzykę na skrzypcach czy na fortepianie. Tak, no ale to jest na przykład... Czyli to na pewno nie jest instrument, który jest tylko i wyłącznie do pomocy czy do podbicia jakichś dźwięków. Ja czy bym melodii. Jeszcze poszedł dalej, bo na przykład jak grasz na akordeonie, to jest tak, że prawą ręką najczęściej się gra ten wiodący motyw, czyli na przykład linię melodyczną, natomiast lewą ręką najczęściej się jakby akompaniuje, tak? Czyli tworzymy sobie taki podkład rytmiczno-melodyczny. No i prawdę mówiąc, dzięki temu instrumentowi jest praktycznie samodostarczalny, samowystarczalny jest ten instrument, tak? I przez, no jest jakieś tam powiedzmy środowisko muzykologiczne uważane jest, że żaden inny instrument akustyczny nie może się równać z akordeonem. Bo masz taką wszechstronność tego instrumentu. No wiadomo, im bardziej jesteś wyspecjalizowany w tym instrumencie, no to możesz takie rzeczy dokonać, że prawdę mówiąc na samym akordeonie można takie utwory zagrać i tutaj nie tylko z muzyki powiedzmy klasycznej, ale też współczesnej, czy tudzież właśnie dzisiaj o muzyce do gier rozmawiamy. To jest niesamowity wszechstronny instrument. Aż mnie dziwi to, że w naszym poletku takim polskim kompozytorzy bardzo, oczywiście jest jedna produkcja, o której pewnie dzisiaj powiemy, ale jest bardzo mało używany ten akordeon.
co mnie trochę zaskakuje, bo można naprawdę wiele ciekawych rzeczy z niego wyciągnąć. No to ty o tej wszechstronności powiedziałeś i to jest akurat prawda i rzeczywiście można wydobyć z niej naprawdę różne niesamowite dźwięki, a jeśli dorzucisz do tego również utalentowanych twórców, no to możesz osiągnąć różne korzyści, tak? Jednym z takich przykładów jest Cass Film z The Legend of Zelda Breath of the Wild, gdzie masz postać Cassa, czyli takiego barda, który gra na akordeonie. O, to jest sprostowanie, to nie jest akordeon. On nie gra na akordeonie. To raczej jest to akordeon, żeby była jasna, jest to z rodziny akordeonów, ale to jest, się nazywa dokładnie concertina. To jest, ona się jakby charakteryzuje taką budową sześciokątną, i jest jakby miniaturową, jeszcze miniaturową wersją. Tak, bo on jest taki przenośny, tak. Że możesz nie nosić. To chyba piraci coś tak, to z taki, takich korzystają. Jakby również. Ona jest jednogłosowa i ona przeplatana jest jakby nutę są skali pomiędzy dwiema rękami, tak umożliwiające jakby szybkie melodie. Tak, o, tak jak ty powiedziałeś, to jest dobry przykład. Sea of Thieves na przykład też jest ten rodzaj. Tak, to jest... No to właśnie, to są takie przykłady, że kurczę, jednak da się rzeczywiście zrobić muzykę grając Lee tylko i wyłącznie na akordeonie, a pozostałe instrumenty są gdzieś tam w tle. No i Cass Film jest takim jednym z bardziej idealnych. Jest fantastyczny, idealnie pasuje do piosenki Barda. My z Pawłem, znaczy Paweł jest dalej ode mnie, jeżeli chodzi o Zelda The... Nie wiem, czy dalej, no, na pewno dłużej. Nowa Zelda Tears of the Kingdom, a no, na pewno jesteś trochę dalej ode mnie. Ja na razie tak za bardzo tego akordeonu tam nie słyszałem, a w Breath of the Wild no, to był bardzo mocno wyeksponowany, tak ze względu na wspomniany przez Pawła utwór. Tak więc liczę na to... Jeszcze teraz jest saksofon, żeby było zabawnie. Jest więcej saksofonu niż akordeonu. Poszli O muzyce z gier jeszcze oczywiście pogadamy, ale jeszcze wrócę do tej wszechstronności. No Cass Film, muzyka z gier to jest jedna sprawa, a z drugiej strony no masz takie utwory jak Oda do młodości, grana przez Motion Trio z udziałem rapera Luke. Ja naprawdę polecam przesłuchać sobie ten utwór, bo to, co tam chłopaki robią, a jak ten utwór brzmi przede wszystkim i jak to pasuje do tekstu Luka, jest po prostu fantastyczny. W ogóle polecam przesłuchać sam całą twórczość zespołu Motion Trio i to, co potrafią na tym akordeonie zagrać. Znaczy Piazzolę na przykład, bo to był mistrz, jeżeli chodzi o akordeon. Oj, tak? No. Piazzola, kogo tam jeszcze mamy na przykład z takich bardziej eksperymentalnych, no to Gotan Project też używał tam mocno akordeonu, no i też chyba na pierwszym albumie chyba Czesław Miłosz, tak? On chyba się nazywa, nie pamiętam. Chyba tak. O Boże, wiem, o kogo ci chodzi. Tego Polaka, który spędził większość swojego życia w Danii, tak? W Kopenhadze. Tak mi się wydaje. Wiem, o kogo ci chodzi. Wiem, o kogo ci chodzi. Zapomniałem. Okej, okay, dobra. Mariusz, no właśnie, kiedy mówimy o komponowaniu muzyki... Czesław Mozi, przepraszam. Czesław Miłosz, oczywiście to jest nasz wielki poeta, ale jeżeli chodzi o... Tak, Czesław Mozi, teraz mi się przypomniał. Miłosz z Mozilem da się, tak. Wszystko się da. Słuchaj Mariusz, bo kiedy mówimy o muzyce do gier, to przede wszystkim mówimy o gitarze, mówimy o fortepianie, mówimy o instrumentach smyczkowych, skrzypce, wiolonczela i tak dalej, ale o akordeonie rzadko kiedy tak naprawdę rozmawiamy. Ten dzisiejszy odcinek jest tak naprawdę jednym wielkim wyjątkiem, kiedy temu instrumentowi poświęcamy więcej czasu. Będziemy oczywiście mówić o naszych jak gdyby przykładach gier, w których ten instrument się pojawia, ale jak tak, nie wiem, spojrzeć na muzykę do gier jako całość, to pojawia się takie pytanie, czy akordeon no jest takim pożądanym instrumentem. A to jest pytanie do mnie, tak, teraz? No kurczę, no chyba albo do naszych widzów, słuchaczy i słuchaczek, które
których zapraszamy jakby do komentowania, może też jakby nas czytacie albo słuchacie na YouTubie bądź oglądacie, no to też jakby zachęcam do skomentowania, może wy macie jakieś ciekawe odpowiedzi na pytania zadawane przez Pawła. Odpowiadając jakby na twoje pytanie, moim zdaniem teraz nie. Teraz nie jest tak pożądanym instrumentem. Przynajmniej jak tak staram się wrócić pamięcią do produkcji, no jest kilka, o których pewnie dzisiaj też powiemy, ale głównie ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o Zachód, to w ogóle nie jest wykorzystywany. Kompletnie. Jest pomijany ten instrument w produkcjach muzyki do gier na Zachodzie. Mam na myśli tych produkcje, które na przykład powstają w Europie, zarówno te niezależne, jak i te duże. A na Wschodzie to się dalej dzieje. To znaczy Japończycy dalej lubują się. Ja mam takie wrażenie, że obok fortepianu to jest chyba ich ulubiony instrument. Mogę się mylić. No to jest to, o czym też mówiliśmy z Pawłem na samym początku. On daje bardzo duże możliwości brzmieniowe. To, co można osiągnąć poprzez akordeon, to jest niemożliwe do osiągnięcia przez inne instrumenty, czy tam tudzież przez tam grupę muzyków. I też jest chyba to, że to jest taki niewdzięczny jednak instrument w dzisiejszych czasach, bardzo. Bo on trochę, tak jak mówię, albo go kochasz, albo go nienawidzisz, ten instrument. Bo jak ktoś może fortepian przetrawić, albo jakieś tam powiedzmy instrumenty smyczkowe, albo gitarę, to są w stanie to przełknąć. A akordeon to jednak może też się kojarzyć, tak jak tobie, z jakąś taką powiedzmy ze strefą osób z nizin trochę i ktoś może mieć do tego trochę takie dziwne skojarzenia, a może to też się z tym wiąże. To też nie ma dużo akordeonistów, mam takie wrażenie, w sensie z którymi można byłoby współpracować. To znaczy ja tam gdzieś znam jakąś kilka osób, tak? Może to też z tego wynika, że jak już kompozytorzy by chcieli współpracować z takimi osobami, no to muszą być wszechstronni muzycy. I ja uważam, że dzisiaj, jeżeli mówisz, nie wiem, o ostatniej dekadzie muzyki do gier wideo, to jest bardzo mało tytułów, w których możemy usłyszeć ten akordeon. To jest mój punkt widzenia. Przypuszczam, że może nasi słuchacze, słuchaczki, widzowie mają inny może punkt widzenia, jeżeli chodzi o ten instrument. Ale odpowiadając, to ja uważam, że w dzisiejszych czasach nie jest pożądanym instrumentem. Kompletnie. Mm-hmm. No z akordeonem jest trochę jak z jazzem, rzeczywiście, że są takie osoby, które uwielbiają, a no, niestety jest duża grupa ludzi, którzy mówią, że jazz to nie jest muzyka. Przykro mi to słyszeć. Jazz to jest tak w kilku słowach, to jest kolejny poziom, to jest najwyższy poziom muzyki, tak naprawdę. No to weź to wyjaśnij ludziom, którzy nie trawią. To jest najwyższy poziom muzyki, czyli wszystko pod jazzem to jest muzyka klasyczna, zaraz mi się oberwie. Rock i tak dalej, ja uwielbiam wszystkie te gatunki, ale jazz ostatnia forma po prostu muzyki. To, co można osiągnąć w jazzie, w muzyce jazzowej, to jest... Ale właśnie, w muzyce jazzowej naprawdę można dużo osiągnąć, no i z melodią, która wydobywa się z akordeonu też. I dla mnie to jest dziwne, to co właśnie ty powiedziałeś, że akordeon jest bardziej znany u japońskich kompozytorów niż u tych zachodnich, czy nawet europejskich. Przecież to jest taki... Raczej bym powiedział mocno europejski instrument, a mimo wszystko mam wrażenie takie, że nie jest wykorzystywany dużo i nie chcę używać brzydkich słów, ale jednak to powiem, że ten instrument jest trochę olany przez muzyków i nie jest traktowany poważnie. A co jest bardzo wielka szkoda, bo naprawdę można zrobić na nich fantastyczne rzeczy, no tylko trzeba umieć ich chcieć. Mm-hmm.
Trochę to smutą powiało, ale na ja co, trochę co tak poradzisz? Na usprawiedliwienie kompozytorów. To nie jest kwestia, że oni olewają. Ja sądzę, że to też zależy od samej produkcji gry. Jaka jest gra? No bo nie wyłożysz wszędzie tego akordeonu. Czy to już do... Znaczy inaczej. Pewnie są uzdolnieni kompozytorzy, którzy by nawet do gry wyścigowej albo o grze o golfie mogliby akordeon wrzucić. Ej, słuchałbym. Ja bym też słuchał. Autentycznie bym słuchał. Więc sądzę, że to po pierwsze to zależy od umiejętności danego kompozytora i, no też, i też od samej produkcji, jaka ona jest. No, tak, ja bym to tak bym się odniósł jakby też do tego, co powiedziałeś. Ale mimo wszystko fajnie było usłyszeć ten instrument trochę częściej, no ale tak jak powiedziałeś, wszystko zależy od danej produkcji. No, nie wychodzi aż tyle gier, które mogłyby ten instrument wykorzystać. No liczymy na nowego profesora Lightona, który ma, mam nadzieję, niebawem wyjść na Switcha, który trochę ten instrument znowu odczaruje. Ale zanim przejdziemy, zanim w ogóle przyjdą do nas te nowe gry, Mariusz, mam do ciebie jedną taką ostatnią sprawę w tym temacie. Czy mógłbyś podać właśnie przykłady takich gier, w których ten akordeon jest używany wedle zastosowania? Tak jak mówiliśmy z panem na samym początku, bo robiliśmy sobie research, staraliśmy sobie przypomnieć też o kilku produkcjach i ja powiem ci szczerze, jak zacząłem tak szukać i sobie przypominać, to mi się lista zaczęła bardzo puchnąć, że tak powiem. Ona zaczęła puchnąć, w sensie tak duża i zacząłem sobie przypominać i tak się chwyciłem za głowę, że to jest niewiarygodne, że tak dużo tego akordeonu jest, a szczególnie w tych japońskich produkcjach. Ja tak jak powiedziałem, no, japońszczyzna pod kątem akordeonu tutaj przoduje. I już wspomniany przez ciebie ten utwór, prawda, Breath of the Wild, Cast Team. Ja bym tu też jakby wspomniany Song of the Storm, Zelda Ocarina of Time. Ale jeden z moich ulubionych albumów, na przykład Gravity Rush, ma akordeon i tak bardzo mocno wyeksponowany, bym nawet powiedział, że na pierwszym planie jest, czyli utwór między innymi Discovery of Gravitation i Downtown, tak? Kohei Tanaki. Tam, znaczy ogólnie tam jest bardzo mocno taki styl nawiązujący trochę do muzyki przedpowojennej, francuskiej i tam słuchać te takie europejskie, miłosne melodie, można by powiedzieć rytmiczno-melodyjne. Tak więc Gravity Rush, na pewno te dwa utwory. O dziwo, czy ku mojemu zaskoczeniu, Animal Crossing New Leaf na przykład, Abel Sisters, Sable i Mabel. Tylko, że tamten akordeon brzmi jak nie brzmi akordeon. No, trzeba to sobie też powiedzieć szczerze, bo to jest gra New Leaf, to jest chyba z 3DS-a, tak? Chyba gra? Jeżeli dobrze pamiętam. I The Legend of Zelda. No tutaj kilka padnie tytułów. No, The Legend of Zelda aż epatuje tematami z użyciem akordeonu. I tutaj na przykład The Legend of Zelda Three Forces Heroes, na przykład Final Boss Team, czy chociażby The Legend of Zelda Spirit Tracks Boss Battle Barn. To tam na przykład to są takie utwory, gdzie można usłyszeć bardzo bardzo wyeksponowanego tego akordeonu. Następnie Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire Zinnia Battle Music. Później tutaj była dla mnie ciekawostka, bo nawet nie widziałem. Atelier Iris 2, Deep Green Earth. Tak. Dark Cloud 2, Moonlight Tango. Tango, no to wiadomo, tango to się też bardzo mocno z akordeonem kojarzy. A Kirby and the Rainbow Cars, Tomb Raider Midway City Trial. No i tutaj chyba to jeden z twoich ulubionych tytułów, Paper Mario Color Splash, Lemmy Grand Final. Też jest akordeon. A no i z takich ostatnich produkcji, czyli sprzed 10 lat niecałych, no to Hollow Knight, Accordion Bloom
i The Witcher, czyli Wiedźmin 3, Blood and Wine, czyli Krew i Wino, i tu jest, tam jest bardzo mocno. No ale to też chodziło o to, że to, takie tematy Toskanii troszeczkę, i pamiętam, że Marcin Przybowicz i Piotr Musiał, gdzie pisali też utwory do tego dodatku, do tego rozszerzenia Wiedźmina, to oni właśnie chcieli, no bo tam jest ten motyw wampirów, to żeby troszeczkę odczarować akordeon i żeby, bo zawsze to wampiry się kojarzą przecież z organami, tak, piszczałkowymi, i że to musi być takie monumentalne, no to oni poszli troszeczkę w inną stronę i wrzucili tutaj tego akordeonu, i to taka ciekawostka, akordeon jest na akordeon i też jakby guzikowy to był akordeon, i też kolejna odmiana akordeonu, czyli Baden-Owen, mam nadzieję, że dobrze wymówiłem, a Rafał Grząka na tym akordeonie grał. A mianowicie chodzi o utwory takie jak Seeking Resistance i Wine Wars. No i tyle. Naprawdę, ja bym mógł nieskończoność dzisiaj te utwory wymieniać. Na pewno, no sami usłyszeliście, bo pewnie niektóre te utwory usłyszycie, słuchając dzisiejszej audycji. Głównie no tutaj przoduje jednak japońszczyzna. Dużo japońskich produkcji ma ten akordeon, który momentami jest bardzo mocno wyeksponowany, jest instrumentem wiodącym, albo jest na odwrót, że jest tylko gdzieś tam, powiedzmy, takim akordeonem w tle, gdzie go trochę niekiedy słyszymy. Tak więc jeżeli chodzi o moje takie listy, znaczy listę tych utworów, no to miałeś okazję, Pawle, teraz usłyszeć. A jaką ty masz? To jakie masz propozycje? U mnie tu będzie tak naprawdę dopełnienie tego, co powiedziałeś. No, przede wszystkim polecam przesłuchać całą dyskografię profesora Laytona. Całą, dosłownie. Tutaj dopełnię, bo powiedziałeś Dark Cloud 2, ja bym powiedział jeszcze o jednym tytule, o jeszcze jednym utworze, Palm Brings z tej części. I z Dark Cloud 1, Queens. Boże, jest dużo, dużo takich motywów, na przykład w Brevi Default. Przepraszam, nie wypisałem sobie ich tutaj, ale naprawdę Brevi Default jest naprawdę ich od groma. A to jeszcze jest, może rację, tak pomyślę. Jo, dokładnie. Ale tak jak powiedziałeś, dużo japońszczyzny używa akordeon. Saga Frontier 2 National Dance posiada ten motyw. Przypomnij, w Grim Fandango chyba też się pojawił. Chyba nie. W Grim Fandango. Nie w Tango? Jak grałem Tango? Wiesz co, Grim Fandango, znaczy nie jestem, na 100% nie powiem, to żeby była jasność, ale jak teraz tak szukam w głowie, to nie. Tam bardzo mocno, pamiętam, były te instrumenty dęte, czyli typowo, wiesz, dla big bandów używane. Ale no, jakby co, to nasi widzowie, słuchaczki i słuchacze nas poprawią, ale wydaje mi się, z ciekawości po nagraniu sprawdzę, ale obawiam się, że nie. No okej, okay, ale tak czy inaczej, jak coś, sprawdźcie. Ja jeszcze tylko dopowiem kilka takich tytułów. No, Guarda Millennial 4 z Chrono Triggera, to już powiedziałem. Ruins of Madgasari z Final Fantasy IX. Na pewno. Tak, tak. Dokładnie. Battle in the Labyrinth City, drugi utwór z Odin Sphere, na pewno. I tu wymienię, tak może trochę oszukańczo, ale jednak to zrobię, bo były takie albumy celtyckie, powstałe na podstawie muzyki z Suikodena. I na przykład Imprisoned Town z Gensu Suikoden 2, Horizon, czy Beautiful Grasslands z Gensu Suikoden Celtic Collection. I tamte utwory się pojawiają. No i również mógłbym wymienić Forgotten Days, też z tego samego albumu. Ale jeśli chodzi o taką muzykę powstałą, którą słuchać w grze samej, to jest na przykład Lamer z Suikoden 4. No i też polecę klasykiem, czyli na przykład Voodoo Vince z Curse of Monkey Island. I
to, co tobie się powinno spodobać, czyli Delfino Square z Mario Sunshine. O, tak. Na przykład. No dokładnie. Zdecydowanie. Czyli, no tak jak powiedzieliśmy, jest tego naprawdę od groma. Szkoda tylko, że nie jest tak jak w samym Profesjonalnie Lightonie, że masz taki jeden potężny album, tylko te utwory z akordeonem, no to stanowią jakiś bardzo niewielki promil całego soundtracku. No ale i tak mimo wszystko dobrze, że są, że one powstają. Jeśli ktoś ma tyle czasu, może stworzyć sobie taką playlistę na Spotify i może nam ją podrzucić na przykład w komentarzu na YouTubie albo na naszym Discordzie. Tak. Mariusz, chyba nam się udało troszkę odczarować na akordeon. Mam nadzieję, że ogólnie nie zanudziliśmy dzisiaj naszych słuchaczy, widzów i słuchaczek, bo to rozmawiać przez godzinę o jednym instrumencie. No cóż, nie jest niemożliwe, ale. Nie jest niemożliwe, ale też trzeba by wziąć pod margines. To, że no to jest dosyć specyficzne, tak mówić o instrumencie, którego dźwięk albo się kocha, albo się nienawidzi. Powiedzieliśmy tutaj z Pawłem, to jest bardzo, ale to jest naprawdę niesłychanie bardzo specyficzny instrument. I no i też bardzo niewdzięczny. Bardzo niewdzięczny. Wszystko. Zdecydowanie bardzo niewdzięczny. No ja bym sobie życzył, szczerze mówiąc, może trzeba też tak sobie szczerze powiedzieć, też z racji tego, ze względu na te brzmienie tego instrumentu, no słuchanie go w kółko, no to byłoby też bardzo męczące. I to, że na przykład gdzieś tam w którejś Zeldzie raz, dwa, może w trzech utworach usłyszymy ten instrument, przez to nam się wydaje unikatowe te brzmienie. No, ja sobie nie wyobrażam, to znaczy są jakieś te aranżacyjne jakieś takie albumy, gdzie użyto, nie wiem, coverów jakichś tych produkcji na akordeon, ale szczerze i nie wiem, czy byłbym w stanie przez godzinę słuchać akordeonu. To znaczy, to też zależy od aranżacji, od tego, od jakości i też od samego rodzaju akordeonu. Na pewno bym chciał usłyszeć jeden, może utwór, może dwa utwory w jakichś polskich produkcjach. Bo naprawdę, drodzy kompozytorzy, kompozytorki, nie krępujcie się, ryzykujcie i naprawdę starajcie się używać tego specyficznego instrumentu, który daje ogromne możliwości brzmieniowe. A są na rynku osoby, które grają na tym instrumencie i domyślam się, że jeżeli chodzi o jakieś tam, powiedzmy, honoraria, pewnie nie są jakieś wygórowane. Tak więc ja ze swojej strony, jakbym miał coś powiedzieć, to ja zachęcam do nagrywania tego instrumentu, bo możecie dużo, sądzę, osiągnąć i też dając różnorodność swojemu soundtrackowi przez to. A ja tak naprawdę tylko dopełnię, mówiąc, żeby ludzie słuchali przede wszystkim dobrej muzyki. A ta, która została nagrana na akordeonie, no myślę, do tego się zalicza, ale tak jak Mariusz powiedział, no niekiedy trzeba sobie postawić granice i żeby nie przesadzić, bo można się bardzo zniechęcić do tego instrumentu, a bardzo bym tego nie chciał. Mariusz. A ja się jeszcze spytam z ciekawości, bo ja nie wiem, czy byśmy to na samym początku powiedzieli. A skąd w ogóle ten pomysł na samym początku miałeś, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym akordeonie? Bo ja wiem, że ty masz troszeczkę te złe wspomnienia związane z dźwiękami akordeonu, ale mimo wszystko się zdecydowałeś, że chciałeś, żebyśmy dzisiaj porozmawiali. Kurczę, wiesz co? Boże, to było jakieś lata temu, więc szczegółów ci nie podam, ale wydaje mi się, że właśnie chodziło mi o to, żeby znaleźć te pozytywne punkty tego instrumentu, bo tak jak ty wspomniałeś, tak jak ja to powiedziałem, no ten akordeon właśnie kojarzy mi się albo z cyganami w tramwaju, albo z jakimś dziadem na Oktoberfeście, który gra jakieś szlagiery. Ale jak pokazał przykład właśnie profesora Lightona, czy wielu innych gier, które właśnie wymieniliśmy, kurczę, jednak da się z tego wyciągnąć coś naprawdę, no, niesamowitego. I myślę, że jest dużo
właśnie takich na przykład młodych słuchaczy, czy to naszego podcastu i nie tylko, czy młodych graczy, którzy nie mają tego świadomości, że akordeon jest naprawdę fajnym instrumentem. Nie tylko jest to gitara elektryczna, nie tylko fortepian, ale takim fajnym instrumentem może być coś, co nie brzmi, co nie wygląda fajnie. Wypada się na pewno jakby zapoznać, tak? Przesłuchać ten instrument, a co najważniejsze, poszukać, jak na przykład macie jakieś swoje ulubione soundtracki, do których wracacie, to przesłuchajcie się czasami tym albumem, czy gdzieś tam między wierszami nie został ukryty ten akordeon, albo jako wiodący instrument pojawia się na utworze, i też zaryzykujcie czasami przesłuchanie może tych albumów, które my, czy albumów, tych utworów, o których dzisiaj z Pawłem rozmawialiśmy, może przysłuchać się im i ocenić samemu, czy faktycznie warto dać szansę akordeonowi. Ja jeszcze mogę polecić, jeśli ktoś jeszcze nie jest przekonany, zrobić sobie coś takiego, żeby wejść na YouTube na przykład i posłuchać sobie coverów różnych melodii, czy to z gier, czy jakiś piosenek zagranych właśnie na akordeonie, i uwierzcie mi, możecie zostaniecie mocno zaskoczeni. Pozytywnie, mamy nadzieję z Pawłem. Mariusz, bardzo ci dziękuję za dziś. Również naszym słuchaczom bardzo serdecznie dziękujemy za to, że z nami byli. Mam nadzieję, że ich nie zanudziliśmy. A tradycyjnie, przypominam, jesteśmy dostępni na różnych licznych aplikacjach podcastowych. Jesteśmy również dostępni na YouTubie. Zachęcamy do subskrypcji, do dzwonienia dzwoneczkiem, no i również o takie drobne wsparcie finansowe, jakieś, nie wiem, złotóweczkę dajcie, poratujcie. Jakby to śpiewał Jaskę, it's a coin to the witcher. No jest. No, wiesz co, trzeba to kiedyś rzucić jako motyw do nas, ale chyba Netflix by nas zabił prawnikami. Lepiej. To był 71. odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu gamingmusic.pl. Z tej strony żegna was Paweł Dębowski, a z drugiej strony, jak zawsze, wasz wierny samuraj, kłania się w pas Mariusz Burkowski. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.